podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. To jest trochę nasza osobowość i trochę nasze przeznaczenie. Mówi się, że profil to jest też, mamy tam informację o tym, jaką karmę realizujemy w danym wcieleniu, czyli takie dość mocno ezoteryczne terminy. Natomiast faktycznie bardzo często jest tak, że my, jak się dowiadujemy, jaki mamy profil, to bardzo mocno czujemy prawdę w tej informacji. Że dość często jest tak, że ludzie czują jakieś pokrewieństwo dusz, pokrewieństwo charakterów bardziej poprzez profil niż poprzez typ czy poprzez autorytet. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, bo każda z nas jest sakralną generatorką z profilem 4-6, więc nie jesteśmy w stanie zweryfikować po prostu, czy to jest prawda. Nie porównamy tego. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ten profil jest bardzo istotny i to jest jakby jeden z tych czterech podstawowych informacji, jedna z czterech podstawowych informacji w odczycie Human Design, czyli mamy typ, te pięć typów, które omawiałyśmy przy poprzednim spotkaniu, mamy autorytet, mamy strategię i mamy właśnie profil. I ważne, zanim zaczniemy w ogóle mówić o profilach, ważne jest to, żebyśmy pamiętały, że ogólnie we wszystkich informacjach, które mamy z grafu Human Design, ale przy okazji profilu przede wszystkim, musimy pamiętać, że to nie jest coś, czym my się mamy stać. Jeżeli my się dowiadujemy, jaki mamy profil, jeżeli my się dowiadujemy, jaki mamy typ, jaki mamy autorytet, to nie jest coś, do czego my mamy aspirować. To jest fakt o nas. Oczywiście przy założeniu, że my akceptujemy tę wiedzę, że my chcemy się dowiedzieć, jak to wszystko dla nas działa i że jest to zaufanie w nas i ta wiara, że faktycznie ta cała metodologia Human Design mówi nam jakąś prawdę, to rzeczywiście jest prawda o nas, a nie jakiś punkt na horyzoncie, do którego my mamy dążyć. I tak przede wszystkim jest, jeżeli chodzi o profile. Tutaj faktycznie profil nam mówi o tym, jaką my mamy osobowość i jaka jest przed nami, poprzez tę osobowość, jaka jest przed nami ścieżka życia zarysowana. I rzeczywiście bardzo często jest tak, że jeżeli z kimś siedzę i po prostu rozmawiamy tak dość dogłębnie o odczycie, o tym grafie, to ten profil zawsze wzbudza bardzo dużo emocji i daje, mam wrażenie, że taka główna emocja, która się pojawia, to jest takie poczucie, że och, taki oddech ulgi, że mogę być sobą w końcu, że to, co przeżywam, to, czego doświadczam, to jest, nie chcę powiedzieć, że zapisane w gwiazdach, bo ja jestem dużą zwolenniczką jednak kreowania swojego życia i decydowania o tym, jak chcemy, żeby to życie wyglądało i też chcę bardzo podkreślić, że niezależnie od tego, jaki mamy typ, autorytet, jaki mamy profil, my możemy żyć takim życiem, jakim chcemy żyć. To znaczy możemy być szczęśliwe, jeżeli chcemy być szczęśliwe. Możemy być zamożne, możemy być zakochane, możemy być zdrowe, możemy mieć dokładnie taką karierę, taką rodzinę, taką sytuację prywatną, zawodową, jaką chcemy mieć. Tutaj to nie jest tak, że coś jest zapisane w gwiazdach i po prostu już koniec. Natomiast świadomość tego, w jaki sposób będzie ta nasza ścieżka się przed nami objawiać, ta nasza ścieżka życia i jak wygląda energetycznie nasza osobowość, może nam po prostu ułatwić dojście do tego celu. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.